hej, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed Rivals. Mam już 9 poziom na... proszę was, policjancie. I mam samochód Ferrari Enzo. Ale to nie jest ani tajny samochód, ani to nie jest policyjny samochód. To jest po prostu auto, które jest normalne, takie jak dla rajdowców. Nie ma żadnych ogutów ani niczego w tym rodzaju. Ma zainstalowane tylko, proszę was, technologie pościgowe od policjantów. Moim zadaniem jest aresztować 10 rajdowców. I specjalnie chcę to wam pokazać, ponieważ naprawdę w tym samochodzie wymiata się. I tu mam jakiegoś rajdowca. No to chodźmy z nim powalczyć. Naprawdę przed chwilą grałem, mówię, kurczę, oni muszą to zobaczyć, jak to się po prostu wymiata. Więc po prostu, nie no, jestem w niebo wzięty, bo wykonywanie tych misji, szczególnie dla policjantów, nie wiem jak dla rajdowców, bo tam jakoś nie robiłem jeszcze tej fabuły, ale dla policjantów jest to mega zajebiste. Po pierwsze, wszystkie te takie, powiedzmy, technologie pościgowe, używa się naprawdę super, jest to, daje to mega frajdę, używanie tego. Kurczę, zaraz wam pokażę, jak to wygląda w ogóle. Podjeżdżamy do jakiegoś gościa, w ogóle nic się nie spodziewa. Nagle impuls, myk myk, w dupę mu wjeżdżamy i leży na dachu. Potem jeszcze dajemy ten taki drugi impuls. O, patrzcie, jest koleś, nie? Nie mogę włączyć kogutów, ale pościg już się rozpoczął, bo nacisnąłem odpowiedni przycisk. I gonimy typka. Przede wszystkim tak. Namierzamy. Pyk. O, gdzieś uciekł. Mogłem użyć jeszcze tego fajnego powera, a zaraz wam pokażę, jak to działa. To najlepiej działa przy dużej prędkości. Nie wiem, czy to się rozpędzimy, ale patrzcie. Bum! O, rany. To jest to. Zatrzymujemy dziada? Już zatrzymamy. Wiecie co, ja o jednej rzeczy zapomniałem i muszę to teraz zrobić, bo to jest ważne. YouTube nie pozwoli mi udostępnić tego filmu, jeśli będę miał włączoną muzykę, dlatego muszę ją ściszyć. A ścieżka dźwiękowa, w sensie muzyka, jest naprawdę bardzo fajna. Okej, mamy jakiegoś kolejnego wariata. Poziom drugi. Damy radę? Co tym razem? Mercedes SLS. Gonimy! Już jednego mam wyeliminowanego. Gościa, został, oj, ale mnie zepchał, nie mogłem nic zrobić. Jednego gościa mamy wyeliminowanego, zostało jeszcze tylko 9. Z czego, właśnie, tu jest stacja, naprawmy sobie samochód i... załadujmy nitro. Poza tym jak przejeżdżamy przez stację, to czy jesteśmy w wolnej jeździe, czy w pościgu, zawsze możemy sobie także... Zawsze możemy sobie także... uzupełnić te takie technologie. Ilość do użycia ich. I... No już cię mam, koleś, już, gdzie uciekasz? Także wystarczy kolesia po prostu zatrzymać, zajechać mu drogę tak, żeby nie mógł się ruszyć i już go łapiemy pięknie. Nie no, to Ferrari mi się spodobało, bez kitu. Jest naprawdę bardzo zwrotne, szybkie. Fajnie się przede wszystkim nim jeździ. Zwróćcie uwagę na efekt prędkości. O kurde, co prawda jest tylko 30 klatek, ale jest jakoś tak fajnie tutaj odwzorowane, że ja w ogóle nie mam wrażenia, jakby było 30 klatek. Gra jest taka fajna, płynna. Dobra, zaczniemy od impulsu teraz po cichaczu. Myk, myk. Hoho, kurde. Miałem nacisnąć nitro, a nacisnąłem ręcznie. Nieważne, i tak go dogonimy. Który on ma trzeci już poziom, jakiś kurczę cwaniaczek, ale też SLS, a przed chwilą takiego załatwiliśmy. Uwaga, uwaga, uwaga! Bam! Oh fuck! To było genialne! Tego się nie spodziewał. Ojej. To są chyba już na maksa ulepszone te impulsy. Także, no nie no, po prostu genialnie to wygląda. Szczególnie przy dużej prędkości, jak jedzie się gdzieś tam ponad 300 na godzinę. Ford GT. Myk, myk. Namierzamy. Proszę, jedzie w jakiś skrót, nie ma sprawy.
Załatwimy to szybko, koleś. No, 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 twardziel z niego. Ale poczekajcie. Niech no ja się tylko tutaj rozkręcę. Robimy jump! Wow, spadłem prosto na jego maskę. Poleciał gdzieś w kosmos, nie chciałem więc. Znika mi z radaru. Spoko, wjechał w jakiś skrót. Tu jest skocznia. Myk, myk. I jedziemy dalej. Namierzamy typa. Zostało mu już niewiele energii. Op! Widzieliście to? Odbiłem się od jakiegoś krzaka czy kamienia i mnie wywaliło w kosmos. Dobra, gdzie ten typ? Jest tam. W ogóle tutaj jest tak, że ten złoczyńca może nam zniknąć z radaru. To jest niebezpieczne, bo w miarę gdy się od nas oddala, po prostu przestaje być widoczny. Ani na minimapce go nie widać, ani przed nami. Dopiero jak mamy fizyczny kontakt, na przykład na autostradzie, gdzieś tam go daleko widzimy, to wtedy możemy do niego podjechać i go zatrzymać. Co to było? Nie wiem. Mnie interesują tylko rajdowcy. To co, driftujemy? Oj, trochę ciężko tym Ferrari się driftuje. Nie wiem, czy ono ma napęd AWD? W każdym razie... No naprawdę. Przed chwilą jeździłem Dodge'em Chargerem. Miałem taką właśnie... Wow. Miałem taką misję, w której musiałem Dodge'em Chargerem wykonać też parę właśnie takich obowiązków policyjnych. Uhohoho, ale mu dałem powera. I on jeździł strasznie wolno, taki kloczasty, ale przy zderzeniu był bezlitosny. Dobrze mówię? Dodge Charger? Tak, Dodge Charger, taki nowy. Zresztą tu nie ma starych samochodów. Dobra, to co, namierzamy? Chodźcie, o, żeż mordę, ale cwaniaczek. Mam cię! Bum! Zatrzymany. Ilu jeszcze zostało? Jeszcze 5. Kurczę, szkoda, że tak szybko się kończą. Od razu impuls, ładujemy. I... No cześć, cześć, to ja. Co to za pojazd? Gallardo. Gdzie mi się chwała? Wow. Jakiś Ford mi zajechał drogę. No, miałem jeszcze trochę nitra na rozpęd. Całkiem. Dobrze, ale... O, zakuszył nas. Jest problem, bo mam mało technologii. Będzie go ciężko zatrzymać. Ale spoko, jak rozpędzę Ferrari, to ja wam pokażę, co potrafię. Tu się udało fajnie zadriftować. No chodź, nie pomogą ci te twoje sztuczki. Proszę bardzo. Ale jest koleś, zobaczcie. Chodź. Ja nie jestem rajdowcem, ja jestem policjantem. Możesz, kurczę, to jest super lagera. Bodajże. No i namierzaj. Okej, wspaniale. No to na razie. Dobra, wracamy na autostradę. Tam gdzieś po drodze na pewno będzie, proszę was, tam na pewno będzie jakaś stacja, a ja muszę sobie uzupełnić moje power-up. Czy tak powiem po wordowsku. Gdzie mi zaczynasz, pościg? Dobra. A w zasadzie możemy sprawdzić, ile to Ferrari wyciągnie. O ile jeszcze tego nie zauważyliście, bo ja nie patrzę na licznik, ja się po prostu dobrze bawię. I okej. Jedziemy sobie na autostradę. Tu na pewno będzie po drodze jakaś stacja. Już chyba widzę, że coś tu jest. O, tu jakieś płotki. Ale robię co? Jadę wolno, bo muszę patrzeć na pobocza. I jest. Myk, myk. I znowu mamy pełno technologii do użycia. Ekstra. Szukamy wrogów, przeciwników, rajdowców. Tutaj policjant jest, mam cię. Myślałem, że się schowasz, nie? Nie. Już cię gonię. Wow. Pościg rozpoczęty i chyba zakończony. A, jeszcze żyjesz.
Oh yeah. No gdzie? Na mnie. Jestem z twojej ekipy. Wow! Ale obrywałem. Wypuścił tak zwaną minę, która uniemożliwia mi jakiekolwiek użycie power-upów. To dużo granu w Need for Speed Awarda. Teraz użył właśnie tego, co ja lubię używać bardzo. No to namierzamy topka. Zobaczymy, czy taki cwany będzie. Do widzenia. Nie będę się z tobą bawił. O, moje Ferrari sporo ucierpiało od tych jego super tajnych mocy. Ale mamy następnego gościa. Namierzamy, pięknie. Co to jest? To jest Audi R8 V10. O, ale damy mu turbo, co nie? No dobra. I... BUM! Coś mówiłeś? To chyba było jakieś skoczne. Właśnie, o stację mi chodziło. Raz, wypełnimy wszystko. Dwa, naprawimy samochód. Wow, patrzcie na to, to nie jest piękne. Dobra, co tu mam? Ale to już mamy gościa. Zaczynamy zabawę, ej. Nie spodziewałeś się, że ktoś zacznie cię gonić, co? Namierzamy. Ciężko. Ucieka. Ale już go ma. Jest! Ależ fantastycznie. Blokujcie go. No co wy robicie? Ach, prawie. No dobra. Gonimy. Już prawie, już jest na dotyk tylko i już po nim. Aresztowanie, 4000 punktów. Cel osiągnięty, 1000 punktów. Zadanie ukończone, 5000 punktów. Dobra, wyznaczamy sobie cel do najbliższego posterunku. Kurczę, nie chcę kończyć jeszcze tej misji. Najbliższy posterunek, jedziemy. Wykonałem zadanie. Czas odebrać mój wyższy poziom. Zobaczyć, co tam sobie blokowałem. A następne zadanie wykonamy sobie już w następnym odcinku. O ile będzie ciekawe, bo jak będą jakieś nudne zadania, to nawet nie będę wam pokazywał, bo nie ma sensu. Tylko właśnie takie jak z Ferrari będę wam pokazywał, bo one są naprawdę fajne. I już. Dobra. I wchodzimy sobie na posterunek. Tylko muszę odpuścić to wydarzenie i teraz mogę już sobie wejść. Proszę bardzo, 10 rajdowców załatwionych. Dostałem sporo punktów. Rangę wyżej, nowa jednostka pościgowa, dostępny jest nowy samochód. I to jest Ferrari, ale jakie Ferrari? Ferrari? Coś ty za Ferrari jest. Cholera. Kontynuuj. Wśród najlepszych. Okej. To było zadanie w Ferrari Enzo. Następne zadanie pokażę wam, jeśli będzie ciekawe, takie jak Ferrari Enzo, tak jak powiedziałem. A tymczasem żegnam się z wami. Trzymajcie się, na razie. Hej.